Na uroczystości zakończenia sezonu koszykarskiego w klubie koszykarskim, w klubie środowiskowym AZS Katowice. A niestety, tak, szczerze, zawiodłem się, miało przyjść więcej osób, ale to co mówię, to zawsze ten. I chciałbym zakończyć ten sezon. Sezon bardzo dobry dla naszego klubu. Walczyliśmy o awans do drugiej ligi. Niestety ulegliśmy silniejszym i bogatszym. Uzyskaliśmy dziką kartę w kategorii junior, mimo że z czwartego miejsca w siódmych rozgrywkach pokazaliśmy się w Polsce i byliśmy odbierani pozytywnie. I w tej najmłodszej kategorii, w kategorii kadet, którą tak ten pan naczelnik, pani naczelnik, wszyscy mnie za to nie lubią, bo się lubię nie chwalić, ale jestem najlepsza najlepsza drużyna na Śląsku. I tak, najlepsza. I awansowaliśmy na finał, bo nie mieliśmy kasy jechać na finał. Wygraliśmy tylko 12, a nie 16, chociaż mogliśmy. Nie mieliśmy po prostu pieniędzy. Dlatego tutaj państwa, znaczy mi, chciałbym prosić o wręczenie nagród dla tych sześciu wspaniałych i dla trenera. Nie uciekaj, trenerze, bo to ty chcesz znaleźć twórcą tych sukcesów. Sześciu zawodników, jeden trener. I udało nam się zrobić coś, gdzie bogatsze ośrodki. Tak, bogatsze ośrodki robiły, choć niżej zaszły niż my. My się cieszymy, że mamy utalentowaną młodzież. W przyszłym roku, panie naczelniku, ja będę za dwa tygodnie u pana, bo ja mam finał mistrzostw Polski i robimy to w Katowicach. A pan mi pomoże. I naprawdę, i to jest medal mistrzostw Polski. Ja mówię do przodu, że niektórzy mogą nie wierzyć, ale tak będzie. Mogę prosić o wręczenie nagród.